Nauka tańca mnie ciekawi. Może będzie lepszy film. Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem Weronika i w dzisiejszym odcinku I'm Keller, miałem zobaczyć. Poczekaj, to szyb... A, to Zara. Będę uczyła się kolejnego typu tańca. Tym razem high heels. Jest to taniec na szpilkach. Ja powiem wam szczerze, na imprezie no czasami tańczyłam na szpilkach, ale jednak zdecydowanie... No. Czyli tak dosyć wcześnie zaczęłaś. A tak. Kto cię namówił, kto cię zaprowadził na pierwsze zajęcia? Moja mama. Na balet. Początkowo był to balet. Później w ogóle, to jest ciekawostka, zaczynałam od gimnastyki artystycznej. A dopiero potem przeszłam już na taki taniec typu właśnie disco dance, komercyjny, trochę jazzu. I dopiero później, jak miałam 15-16 lat, zaczęłam high heels. A myślisz, że high heels mogą tańczyć tylko dziewczyny, które... Na lewej nóżce. Mhm. I taka lekko jest ugięta prawa. Najważniejsze, żebyś miała kostki razem, zawsze złączone. Tak, to musisz zapamiętać. Kostki to najważniejsze, tak. Zbieramy wszystko w tył, czyli ręce do tyłu. Aha. Bo jak masz ręce z przodu, to od razu jest tendencja, że przechodzą ci barki do przodu. Ja mam ciągle nie, takie barki jak orangutan. A kobieca ładna jakaś choroba chyba już. Jest taka. Aleluja. Jestem szczęśliwy przez widzów chociaż. Teraz tak, rączki z tyłu, mocno siedzę na tym bioderku. Ty kostki złączone. Kostki złączone. Tak. O kurde, ale to nie jest proste jednak. O, żebyś to wszystko tutaj czuła z tyłu, spięcie tak. I mocno jeszcze na to bioderko. O właśnie, zobacz jak super. O kurde. Widzisz to? Tak, to jest właśnie ta pozycja. Robimy sobie kroczek do przodu. Teraz tak, po podłodze nie odklejam stopy. To jest? Aha, odkręcam stopę. Aha. I teraz mocno mam też złączone uda, żebym nie pokazywała tutaj szpary pomiędzy. Okay. Aha. I na proste kolanko i dopiero przenoszę sobie ciężar ciała. Aha. Czujesz, że stoisz na prawej nodze? Mhm, tak, teraz tak. Dopiero odklejam lewo. I teraz, zobacz, najważniejsza rzecz. Kostki razem! Proszę, nie pisz. I przechodzi. I przechodzisz przez każdy. Tak, za każdym razem te kostki muszą przejść. Mhm. Żeby nie było sytuacji, że ja idę i jest jakaś taka szpara. Nóżka. Odkręcamy stopę, to też jest bardzo ważne. Tu możesz wiedzieć ze współczesnego z jazzu. Aha, ciężar ciała przenosimy. Tak, i idę po takiej linii swojej, tak? Żeby nie wykraczać z tej linii. O co chodzi, żeby nie wykraczać? Żeby nie szła w tą stronę, ani za bardzo w tą. Mhm. Tylko cały czas jakby mam swoją taką linię, tak? Ona ma jakieś ja jestem taka skupiona. No, ale chodź, jak szybko załapałaś. Gdzie musimy znaleźć tą równowagę, tak? Jest parę opcji, o których muszę ci powiedzieć. Na pewno trzymam spięty brzuszek, bo jak mam rozluźniony, no to jest taki flaczek, nie? Mhm. Spięte uda też nam się przydadzą, bo jak mam rozluźnione uda, no to... Zobaczmy w akcji. Jom. Tu będzie od razu jak postawiam, mam biodro. I mam hop, hop. Właśnie. Biodro od razu... Nie łapię tych bioder, nie? Biodro idzie od razu jakby z tą nogą, którą mam z przodu, tak? Czyli jak postawiam prawą do przodu, to prawa. Dokładnie. Lewa w lewo. Prawa w prawo. No, no, biodra. Co jest? Najpierw biodra. Biodra, biodra. No, bardzo sobie... to jak James Bond idzie w tym kadrze, co jest w każdym filmie. Z pistoletu strzał i idzie. Nie, nie, nie. Co ty odpieprzasz? Taką korzystną rzeczą, żeby cały czas pracować tymi biodrami, tak? Bo jak idziemy, to jest różnica. Jak idę bez bioder, to jest po prostu najzwyklejszy taki walk, tak? A jak chcemy dodać takiej kobiecości i czuć się w tym super i iść poprawnie, to fajnie by było właśnie dodać te biodra w ten sposób. Mhm. Na pewno odkręcamy stopy też na zewnątrz. Bo jeżeli idziemy tak, no to nie wygląda to zbyt ładnie, więc chcemy je zawsze... Tylko na prostej nodze. Raz, dwa. Czyli patrzę do lustra. I już od razu ręce idą w tłum. Tak, od razu i mam proste kolana, czyli tylko odstawiam i zobacz, wchodzę na proste. I jakbym po prostu złapała nogę i do góry. To jest za rodzaj tańca. Tak, to jest moje dwa. Tylko jestem bioderkiem na prawej. Tutaj. Tak, dokładnie. Nie na czwartach, nie. Na, tak, nie. Dobra. Nie, nie. Po prostu odstawiam nogę jak najsłabiej. Tak, dobra. Cztery, przechodzę na drugą. I tylko też po nóżce. 5, 6 i schodzę 7, 8. Hop. Dobra. I dół. Od razu w dół jeszcze. Tak. I będę miała na 2. Raz, 2. Czyli odwracam się. Dokładnie. Nie, nie. Miałaś dobrze. Miałaś dobrze. Że nie tak, nie tak. Tylko
Tak, raz, dwa, trzy, cztery. Super, bardzo dobrze. Teraz mam pięć, sześć i już schodzę w dół. Siedem, osiem, dobrze. Raz, dwa, dokładnie. Zobaczmy szybkość. Tu chyba jest szybko, tak? Ja jednak jestem tak prywatnie, trochę bardziej skryta. Jednak czuję się pewnie w swoim ciele, ale nie do końca zawsze to pokazuję. A tutaj fajnie to można pokazać z głębi. W ogóle już się patrzyłam teraz na twoje miny i ty miałaś 100% tego tańca. Miałaś takie, no, dobra, prawda, uwodzę ścianę, uwodzę lustro, uwodzę wszystko. Ale to jest super, to jest super, naprawdę. Na koniec filmiku ona tańczy. Ale czekaj. A ta, racja. Albo też trochę poczuć się pewniejsze siebie, to zapraszam was na takie zajęcia. A teraz zobaczcie, ja dyszę. A teraz zobaczcie, co potrafi Suzy. TikToka, więc jeżeli wy to oglądacie, to... Dobra, teraz wersów, jak się łamie. Spróbuj. To pewnie będzie hardcore, ale fajnie. No nie, jest źle, jeżeli pierwszy raz w życiu to robi. Ale i tak wygląda, jakby podmienili tego, zamiast dziewczyny, tego klauna z McDonalda w to miejsce, tak jak w Cyberpunku modele podmieniali. Nie mogę. Nie no, żartuję. Fajnie wygląda. No łokcie ma tam. Ale dobrze idzie, rzeczywiście. Chyba trenowała takie coś kiedyś już. Jak wygląda taki kurs? To można się do ciebie zapisać? Serio, jeżeli to pierwszy raz w życiu ona to próbuje, to nice. Nie no, nie piszcie tak. Następny odcinek uczy się gotować z Magdą Gessler. Fajna. Uczy się skakać z Piotrem Żyłą. Fajnie by była, jakby to nagrała. I by się połamała. Maryla Rodowicz uczy mnie być niezniszczalną. Nie, żartowałem, widzowie. Przejęzyczyłem się. Dobra, widzowie, ja bym jeszcze tą wersję obejrzał jeden odcinek, bo się fajnie oglądało. Ale ostatni! Będę uczyła się śpiewać, ale nie będzie to byle jaka nauka śpiewu, bo będzie uczyła mnie śpiewać Cleo. Cleo to znana i uznana wokalistka, bardzo zdolna, która jest tak naprawdę jedną z najpopularniejszych piosenkarek w Polsce. Ja Cleo miałam okazję poznać przy nagrywaniu jej teledysku rok temu. Bardzo ją polubiłam, więc dzisiaj... Jest ciekawy, jak się robi muzykę i czy to jest trudne i jak też odnieść tak duży sukces, podobnie jaki ty odniosłeś, bo jednak jesteś jedną z najpopularniejszych artystek, wokalistek w Polsce. Mimo wszystko twoje kawałki praktycznie cały czas grają w radiu. Jak to robisz, że cały czas się utrzymujesz? Wydaje mi się, że wiesz, tak jak zresztą przed włączeniem kamery, żeśmy rozmawiały o tym, że przede wszystkim praca, taka regularność pracy nad muzyką i od samego początku, kiedy tylko jakby ten pierwszy sukces pojawił się Mysłowianie i wtedy to wszystko tak na wariata się zaczęło, to ja od tamtej pory po prostu nie odpuszczałam. Cały czas pracowałam nad muzyką. Nie chciałam być kojarzona tylko i wyłącznie z kawałkiem Mysłowianie, więc ambitnie starałam się tworzyć po prostu kolejne i kolejne numery. Ciężka praca i taka miłość do muzyki przede wszystkim. Wiesz, pokażę ci po prostu film, który był takim u mnie przełomem.
Ćwiczmy sobie refren, bo to też jest fajnie skupiać się na jakimś odcinku, żebym się nie stresowała, że musisz zaśpiewać całą piosenkę. Uwaga! I! Chodź dziś znów, tobie po głowie. Jarob, przepraszam, tak? Tutaj mam zły tekst, przepraszam, wyszłam sobie chodzi za krokiem krok, a mam od początku. Aha, dobrze. Sekundka. Chodzę dziś znów, tobie po głowie, a nie, za krokiem krok. Tej Cleo. Tupet. Myślałem, że to z tej bajki, co był The Rock. Masz nie powiesz. Cało, nie słyszę siebie w ogóle, jakby... To jeszcze, to ustawiamy wokal. To w takim razie troszeczkę głośniej damy ci twój wokal, bo tak żebyś się czuła komfortowo. Dobrze, że jest coś takiego jak autotune. O tym też trzeba powiedzieć. Z luzem totalnym. Tobie po głowie i mów co chcesz. Dobra, no i super, słuchaj, powolutku. Ja widzę, że po prostu jesteś, wiesz, jeszcze taka zestresowana sytuacją, że cię to wszystko, wiesz, to jest naturalne, to jest po prostu naturalne. Jeszcze raz spróbujmy, nie bój się dźwięku. Jak w niektórych momentach otwierałaś głos, a w niektórych ci się robiły ten kogucik, bo zaciskałaś go. Czułaś to, jak czasami ci głos tak, kogucik się... Instrument zaciska. Ma związek z ten dźwięk. No, ty kurde, no śpiewaj! Po węgiersku u nas to się mówi, czyli to jest taki niby po angielsku, ale takie la la la, would like to la la la, bla bla bla. Tym śpiewaniem właśnie po węgiersku nagrywam linię i dopiero później piszę tekst. A tekst piszesz sama, czy i komponujesz sama? Tak. A miałaś w tym już w swojej karierze muzycznej takie kryzysy, w których już stwierdziłaś, nie no, nie daję już rady, ta opinia publiczna mnie trochę przeraża, już mnie to wszystko przerasta, to jest dla mnie za krytyczne, kończę z tym. Nie no, oczywiście były takie momenty, to chyba było też jakoś po kawałku Mysłowianie bardzo mocno mnie zaszufladkowano w tym stylu muzycznym. Wtedy... Bo nie pamiętam tej piosenki, weź Mysłowianie. Leo. Jeżeli masz problemy... Zobacz. Oni nie byli na Eurowizji czy coś takiego? A to w tej piosence jest ta, co się lała na fej? A, tu jest! To jest ta, która za idzie. Mamy to, czego nie ma nikt inny kształt. Na głosach już się czekolady najadła. I go first? You go first. All right. You said you were gonna beat me at chess. Yeah, no. I know. No, watch. G4. Get the bishop out. I'm just gonna play simple chess. I'm just putting my pawn in the center of the board. Nothing. Okay. I move my. 27 stycznia i shot ma 5 milionów wyświetleń. Coming. Flat. Nie. I go first? Nie. You go first. You said you're gonna beat me at chess. Yeah, no. I know. No, watch. G4. Get the bishop out. I'm just gonna play simple chess. I'm just putting my pawn in the center of the board. Nothing. Okay. I move my. She's not gonna see this fucking color. Lepsza od Ludwiczka. No fajnie, w Ludwiczku widzowie oznaczali minuty i tam potem patrzy, jak Ludwiczek na przykład wieżą naska schodził, albo królem chodził kilka pól. Pokczam ten Ludwiczek. Nie no, niezłe oro. Ale to jest fake? Czekajcie, to jest chyba fake. The winner is! A nie, dobra, bo to jest wycięte z tego. Już myślałem, że to fake. To jest jedyna opcja mata w dwóch ruchach. Ale to typ ma 400 elo chyba. W sensie chociaż nie wiem, jak to wygląda. No, taki MKRR zagraniczny chyba. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przejąć Europę! Husaria!